Papież Franciszek przyjął prezydenta wspólnoty Dominiki Charlesa Angelo Savarina. Podczas rozmów podkreślono dobre stosunki między obu stronami. Zwrócono uwagę na owocną i wzajemną współpracę na Dominice między państwem a kościołem, który wnosi znaczący wkład w promocję godności osoby, a także w takich dziedzinach jak wychowanie młodzieży czy pomoc potrzebującym. Ponadto podjęto tematy dotyczące spraw regionalnych, jak i światowych, jak ochrona środowiska, kwestie zmian klimatycznych oraz klęsk żywiołowych, które powodują poważne szkody i ofiary wśród ludności tej karaibskiej wyspy.